Czy my w Kościele, tak jak Pan Bóg, potrafimy jeszcze rozmawiać? Czy my w Kościele przypadkiem, żeśmy sobie nie wyrobili już takich instytucji, takich nawyków, gdzie rozmowa tak naprawdę przestaje być możliwa? Gdzie bardzo często słychać tylko jedno zdanie. Anatema sit. Czyli niech będzie wyklęty. Koniec rozmowy. Popatrzmy na to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj skomentuję, myślę, że trochę bardziej kontrowersyjny odcinek Opium Ojca Szustaka. Posłuchajmy teraz fragmentu jego wypowiedzi. Bardzo mocno we mnie pracujące, gdzie Pan Jezus, już tak żegnając się z uczniami, to jest tuż przed jego męką, mówi do nich tak. Mówi, wiele mam wam jeszcze do powiedzenia, czyli mówi, nie powiedziałem wam wszystkiego, naprawdę bardzo dużo wam powiedziałem, ale nie wszystko. Mówi, bo jeszcze nie możecie znieść. W sensie, nie jesteście gotowi jeszcze. Ale mówi, nie bójcie się. Mówi, jak ja odejdę, mówi, przyjdzie Duch Święty. I mówi, On was wszystkiego nauczy. Przed zesłaniem Ducha Świętego oczywiście apostołowie nie byli gotowi, aby przyjąć wszystkiego, co Pan Jezus chciał im przekazać. Dopiero ten Duch Prawdy miał przyjść, przypomnieć wszystko, co Pan Jezus powiedział i udoskonalić, sprawić, że apostołowie wszystko to właściwie zrozumieją. On przekaże wszystko to, co Pan Jezus, czego Pan Jezus nauczał, dopełni, można powiedzieć, to nauczanie. I tak apostołowie otrzymują przy zesłaniu Ducha Świętego pełne zrozumienie tych prawd. Jednak oczywiście nie wolno tego rozumieć, i tutaj myślę, że pojawia się taki krytyczny moment tej wypowiedzi Ojca Szustaka, nie wolno tego rozumieć w ten sposób, jakoby nagle moglibyśmy poznawać nowe objawione prawdy. Jest prawdą wiary, że objawienie zakończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. Do tego momentu trwa sam proces objawienia. Później można już tylko lepiej rozumieć, lepiej interpretować, dokładnie interpretować, ubierać w język teologiczny te prawdy bardziej precyzyjnie. Tylko to jest możliwe, a samo objawienie nie może się już zmienić. A więc musimy, mamy obowiązek wierzyć to, co przekazali nam apostołowie, dokładnie tak, jak nam przekazali, dokładnie w tym samym sensie. I jest możliwy postęp tylko w jakości zrozumienia tego, co zostało nam przekazane. A więc ojciec dopuszcza się tutaj pewnej nieścisłości, gdy mówi, że te słowa Pana Jezusa, że Duch Święty przypomni wam wszystko, co powiedziałem, że to trwa niejako cały czas. W bardzo szerokim znaczeniu tego słowa, czyli dosłownie było to spełnione przy zesłaniu Ducha Świętego po to, aby apostołowie faktycznie mogli całą tą prawdę objawioną przekazać. Nie w tym samym sensie Duch Święty cały czas trwa w Kościele. Trwa w Kościele, pilnując urzędu nauczycielskiego zgodnie z nauczaniem o nieomylności Kościoła, nieomylności papieskiej, trwa w Kościele po to, aby Kościół przekazywał dobrze, wiernie, przekazywał to, co zostało nam przekazane przez Pana Jezusa apostołom. A więc moment objawienia kończy się ze śmiercią ostatniego apostoła. Zdanie, jakoby mogło dojść do jakiegoś jakościowego rozwoju objawienia, jakoby nowe prawdy mogły zostać przekazane, jest jednym z potępionych modernistycznych zdań, potępionych chociażby w encyklice Paszendi, czy też na pierwszym Soborze Watykańskim. Prawdy wiary muszą być rozumiane również w tym samym sensie, w którym zawsze były rozumiane. O tym pisze chociażby Pius XII w swojej encyklice Humani Generis. I takim przykładem pewnego doprecyzowania może być na przykład kwestia nazywania Najświętszej Maryi Panny Boga rodzicielką. Pojawiło się pytanie w kościele pierwotnym, jeszcze powiedzmy w antycznym kościele, pojawiło się pytanie, czy Matkę Bożą można nazwać Boga rodzicielką. Pytanie stawia postać dosyć znacząca w kościele, bo patriarcha Konstantynopola, on twierdzi, że nie, Pan Jezus jest naprawdę Bogiem, ale Najświętsza Maryja Panna urodziła Go jako człowieka, dlatego nie powinniśmy mówić, że Najświętsza Maryja Panna jest Boga rodzicą, Teotokos. I Kościół co robi? Bada objawienie, bada wiarę poprzednich pokoleń i stwierdza, właśnie próbuje ubrać to, co zostało nam przekazane, w bardziej precyzyjny język i stwierdza, że tak jak
matka nie daje swojemu dziecku duszy nieśmiertelnej, jednak nie mówimy, że ona urodziła tylko ciało, tylko rodzi całego człowieka. Tak samo, pomimo tego, że Najświętsza Maria Panna nie mogła przecież obdarzyć Pana Jezusa bóstwem, to mimo wszystko rodzi Boga i człowieka, dlatego można ją nazwać Boga rodzicą. To jest przykład takiego lepszego zrozumienia objawienia, czy też po prostu właśnie sprecyzowania tego, co zostało nam objawione. Tak może się to odbywać, ale nie w tym sensie, że nagle dojdą jakieś nowe prawdy objawione. Natomiast jak to widzi ojciec Szóstak? Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Te słowa nigdy nie stracą na ważności. To nie jest tak, że jak Duch Święty już przyszedł w zesłanie, to wszystko powiedział i wszystko wytłumaczył. Nie, chodzi o to, że tak będzie do końca świata. Do końca świata Duch Święty będzie nas prowadził coraz dalej, będzie nas uczył coraz więcej, będzie nam mówił nowe rzeczy, których jeszcze nie znamy, mało tego, których teraz nie jesteśmy w stanie znieść. Czyli nie jesteśmy jeszcze gotowi. Może za 100 lat, może jak jeszcze trochę zrozumiemy z Kościoła, wytłumaczy nam dalej. Ciągła gotowość do tego, żeby było nowe, żeby pewne rzeczy rozumieć lepiej. Żeby pewne rzeczy zrozumieć zupełnie w nowym świetle, co może nam pokaże, że to, co do tej pory rozumieliśmy, to może nie do końca rozumieliśmy dobrze. Kochani, myślę, że każdy z was ma taką świadomość, że takiej gotowości w Kościele jest bardzo mało. Że takiej gotowości Kościoła do tego, żeby słuchać, żeby się uczyć, jest bardzo mało. Papież Franciszek, który jak dla mnie jest prorokiem absolutnym, bardzo próbuje to włożyć do Kościoła. Kiedy rzuca pewne tematy, kiedy rzuca pewne rzeczy i uwaga, nie daje bardzo często jednoznacznych odpowiedzi. Wszyscy mówią, to nie jest nauczanie, bo powinien powiedzieć, że ma być tak i tak. A papież mówi, zapraszam was do pewnej drogi. Mówi, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie towarzyszyli, żebyśmy przeszli kawałek drogi ze sobą i żebyśmy posłuchali Pana Jezusa, świata, żebyśmy posłuchali nas, naszych serc, Ducha Świętego przede wszystkim w nas. I mówi, nie będzie łatwych odpowiedzi we wszystkim. No i tutaj moim zdaniem robi się niebezpiecznie. Czy możemy ujrzeć coś w zupełnie nowym świetle? Prawd wiary nie możemy ujrzeć w nowym świetle. Jak wspomniałem, to jest potępione chociażby w encyklice Humani Generis. Prawdy wiary, dogmaty wiary muszą być rozumiane w tym samym sensie, w którym rozumiane były zawsze. Nie można zmienić ich znaczenia. Także co można zobaczyć w nowym świetle? Jakieś nasze praktyczne rozwiązania, jakieś takie bardzo praktyczne elementy życia Kościoła, one faktycznie mogą ulegać pewnej modyfikacji ze względu na okoliczności. Tutaj może nowe światło coś przynieść, ale to jest zdanie, które jest moim zdaniem bardzo dwuznaczne i niebezpieczne. Prawd wiary na pewno nie możemy widzieć zupełnie nowym świetle. Może dojść do pewnej precyzacji, jak już wspomniałem wcześniej. Przykładem ma być tutaj papież Franciszek i to tu już robi się skrajnie niebezpiecznie, powiedziałbym, bo właśnie papież Franciszek ma tendencję do tego, żeby w kwestiach prawd wiary nauczać w sposób dwuznaczny. Przykładem jest chociażby Amoris Laetitia, gdzie kwestia dopuszczenia do komunii osób żyjących w ponownym związku jest potraktowana niejako jako kwestia otwarta. Natomiast nauczanie Kościoła od samego początku do papieża Franciszka jest absolutnie jednoznaczne. Osoba, która współżyje seksualnie z drugą osobą, która nie jest prawowitym małżonkiem, prawowitą małżonką, popełnia grzech ciężki. Osoba, która zawarła ważny związek małżeński, później z jakiegoś powodu zostawiła, czy odeszła od swojego małżonka, swojej małżonki, nie może żyć z inną osobą w związku. Współżycie seksualne w takim przypadku zawsze jest grzechem ciężkim. Osoba, która żyje razem pod jednym dachem, trwa w stanie nieustannej, permanentnej, bliższej okazji do grzechu ciężkiego. Jest to okazja, stan, w którym nie można udzielić rozgrzeszenia, stan, w którym nie można przystępować, tym bardziej oczywiście do Komunii Świętej. Jest to kwestia, która jest w Kościele zdefiniowana wielokrotnie przez magisterium. Jeszcze za Jana Pawła II było to jasno podkreślone. Natomiast papież Franciszek mówi, tak jakby tu w ogóle nie było wcześniej żadnych deklaracji na ten temat, że no tak, tak, wprawdzie nie można, ale każdy przypadek należy rozsądzić osobiście, wyjątkowo jakby podejść tak konkretnie do tego przypadku. Co należy podejść konkretnie do tego przypadku? Oczywiście, że każdego człowieka należy traktować poważnie i osobiście, natomiast ocena moralna danej sytuacji musi wynikać z nauczania Kościoła, z obiektywnego nauczania moralnego Kościoła i nie można takim osobom, chociażby one deklarowały, że właśnie my jesteśmy bardzo poważni i chcemy żyć w zgodzie z Panem Jezusem, ale nie w tym jednym punkcie. To jest punkt, który jest kwestią fundamentalną,
jeśli człowiek deklaruje, że w tym jednym punkcie nie chce żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, nie może przystępować do sakramentów, żyje w stanie permanentnego grzechu ciężkiego. I tutaj już tego punktu nie można zmodyfikować. Żadne okoliczności tutaj tego nie zmienią, nie sprawią, że przestanie ta sytuacja być grzeszna. A więc nie ma tutaj możliwości modyfikacji. Wzbudziło to ogromne, ten tekst Amoris Laetitia wzbudził ogromne kontrowersje. Przypomnijmy Dubia kardynałów, którzy zadali bardzo konkretne pytania, czy tak i tak, czy to należy tak i tak rozumieć, czy to nauczanie wciąż obowiązuje, które było wcześniej a propos właśnie grzechu ciężkiego i tak dalej. To o tym, o czym przed chwilą mówiłem. Nie doczekali się na to jednoznacznej odpowiedzi, tylko właśnie jakieś takie dyplomatyczne, gdzieś tam dziennikarskie wypowiedzi, że konstruktywna krytyka to jest w porządku, ale są też tacy, którzy ukrywają swoje jakieś własne problemy pod płaszczykiem pewnego rygoryzmu. Czyli nie doczekały się te pytania odpowiedzi. Papież Franciszek tego nie sprecyzował, zostało to otwarte, a jest to kwestia, której Kościołowi otworzyć nie wolno. To znaczy ta kwestia jest kwestią przekazaną nam przez Pana Jezusa przez całą historię Kościoła. Tak to było wierzone, więc jest to prawda wiary, po prostu. Prawdą wiary jest, że osoba, która współżyje z kim innym niż swój mąż, swoja żona, popełnia grzech ciężki. I osoby, które permanentnie żyją w związku z osobą, która nie jest ich żoną, nie jest ich mężem, nie może przystępować do sakramentów. To jest po prostu prawda wiary i tego podważyć nie wolno. Papież Franciszek natomiast podważył to swoim tekstem, co jest skandalem, jest wielkim zgorszeniem dla Kościoła, jest katastrofalne tak naprawdę. To jeśli właśnie później duszpasterze zaczną za taką, powiedzmy, że radą papieża Franciszka dopuszczać takie osoby do Komunii Świętej, to dopuszczają do świętokradztwa. I te osoby zostają zwiedzione wtedy przez tych duszpasterzy i ci duszpasterze odpowiedzą za to przed Panem Bogiem, bo ich pozwolenie, oni nie mają prawa udzielić takiego pozwolenia. A więc jak najbardziej kwestie dyskusyjne powinny być dyskutowane, jak najbardziej Kościół powinien, ludzie Kościoła powinni przede wszystkim między sobą, teolodzy powinni być otwarci na dyskusję, ale kwestie fundamentalnych praw wiary, czy po prostu praw wiary, dogmatów są nienaruszalne. Posłuchajmy dalej, co tutaj ojciec Szóstak jeszcze mówi. Moi drodzy, bo tak jak już mówiłem wcześniej, Kościół oczywiście ma prawo, wręcz nie prawo, obowiązek stać na straży doktryny, to jest jasne. Kościół ma absolutne prawo, wręcz obowiązek, tam gdzie następuje jakieś totalne wypaczenie doktryny, jakby zareagować. Tylko zadajmy sobie takie proste pytanie, czy na przykład w praktyce Kościoła w Polsce, czy to właśnie o to chodzi? Bo mam takie wrażenie, że bardzo wiele wypowiedzi różnych księży, które są wypowiedziami doktrynalnie absolutnie fałszywymi, nie spotyka się z żadnym, nie wiem, żadną interwencją Kościoła. Czy gdzie czasem niektórzy księża w internetach albo gdzieś tam gadają po prostu takie farmazony, i nie chodzi mi o farmazony, ich tam jakieś pomysły, tylko teologiczne farmazony. I tutaj nie ma w ogóle żadnej reakcji. A bardzo często tam, gdzie ktoś może mówi coś rzeczywiście, nie wiem, nie do końca jasnego, może mówi o jakimś swoim odbiorze wiary, ale tak naprawdę chodzi o to, że komuś nadepnął na odcisk, albo zachował się niekulturalnie, albo cokolwiek innego, i wtedy następuje zakaz głoszenia. Moi drodzy, znamy te przypadki, bo to są wszystko nazwiska, które słyszymy w internetach, tak? Które słyszymy, że jest taki i taki ksiądz, jak zawsze mówię, jak tylko popularny, na pewno zaraz mu zakażą głosić, nie? I goni, coś w tym jest. Tylko, że co to znaczy? Że my tak naprawdę nie potrafimy rozmawiać. Że my, kiedy jest jakaś trudność, to wykorzystujemy władzę w Kościele do tego, żeby tę trudność zamknąć. Gdzie ktoś powie coś niewygodnego i nie chodzi o to, że doktrynalnie niewłaściwego, tylko niewygodnego po prostu. Tutaj to prawda, że niewygodne głosy, które pojawiają się w Kościele, są uciszane. Dotyczy to na przykład tych, którzy krytykują Sobór Watykański II. Tutaj znowu wskazałbym na papieża Franciszka nie jako na proroka, tylko jako na takiego właśnie władcę, który tak się zachowuje. Gdy papież Franciszek mówi, że każdy, kto interpretuje Sobór Watykański II po swojemu, stawia się poza Kościołem, to działa on właśnie w ten sposób. Nie
nie jest otwarty na to, żeby dyskutować teologicznie o tym, co podlega teologicznej dyskusji, tylko ustanawia jakąś tam swoją interpretację i uważa, że to jest jedyna prawowierna i właściwa interpretacja i wszyscy inni stawiają się poza Kościołem. A więc papież Franciszek jak najbardziej ma tendencję do działania, jak właśnie taki, jak to ojciec Szóstak powiedział, powie, człowiek, który działa jak osoba niedojrzała, która nie jest w stanie znieść jakiegoś innego poglądu. Kościół ma zestaw prawd wiary, w które wierzyć należy, ich naruszyć nie wolno. Papież Franciszek jak najbardziej naruszył jedną z takich ważnych prawd wiary. Natomiast w innych kwestiach, które jak najbardziej są dyskusyjne, czyli właśnie interpretacja Soboru Watykańskiego II, ocena Soboru Watykańskiego II, to są rzeczy jak najbardziej dyskusyjne. W ich nie pozwala on na dyskusję i podobnie zachowuje się tutaj polska hierarchia, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o dyskusję wokół reform soborowych i posoborowych. Właśnie tak się zachowują, jakoby to były dogmaty wiary, nawet takie hiperdogmaty, których chociażby poddanie ich w najmniejszą wątpliwość od razu człowieka skreśla. I faktycznie takie zachowanie się zdarza. Powodem jest to, o czym mówiłem w poprzednim materiale o władzy w Kościele, bo to jest ze sobą bardzo powiązane, czyli moim zdaniem powodem jest zeświadczenie hierarchii Kościoła. Hierarchia, która nie postrzega się jako właśnie ci pasterze, którym została powierzona trzoda, którzy mają pilnować nauczania Pana Jezusa, tylko którzy postrzegają się już bardziej jako władcy pewnej hierarchicznej struktury, bardziej rzeczy ziemskie dominują nad tymi rzeczami nadprzyrodzonymi. Bardzo łatwo jest wtedy wpaść właśnie w taką pokusę rządzenia zgodnie z moim widzimisię, a nie duszpasterzowania. Moim zdaniem to jest główną przyczyną, głównym powodem tego, że jest tak, a nie inaczej, że ci pasterze faktycznie nie mają gotowości do dyskusji o tym, co by po dyskusji podlegało, a zachowują się w takich kwestiach czasami właśnie, jak to nazwałem w moim materiale, czy papież potępi tradycjonalistów, jak taki lewicowy dyktator, który nawet nie jest w stanie tolerować chociażby innej interpretacji niż ta jego własna. To robi właśnie papież Franciszek, gdy mówi o tym, że człowiek, który interpretuje Sobór Watykański II inaczej, po swojemu, on już wyklucza się z Kościoła. Posłuchajmy teraz o osobistych doświadczeniach ojca Szóstaka, które chyba spowodowały ten materiał. No, jak przypuszczam, bardzo wielu biskupów poczuło się dotkniętych, nie? Tego pewnie już w większości nie wiecie. Odwołano mi całą serię rekolekcji w różnych diecezjach. Uwaga. Po pierwsze, nikt ze mną o tym nie rozmawiał, tylko zabronił mi wejścia do swojego domu. Po drugie, powodem nie była niezgodność z ortodoksją, nie. Nie, powodem było to, że ktoś się poczuł urażony. W związku z tym stawiamy cię do kąta i nie będziesz mówił, bo jesteś mały i nie masz nic do powiedzenia. Kochani, o to chodzi. Co ojciec natomiast mówił o episkopacie w tymże wywiadzie? To jest to. Więc ja w ogóle już jakby ja nie mam już żadnej, że tak powiem, nadziei w tych gościach, nie? Skoro dla nich w tej chwili najważniejsza sprawa jest to, żebyśmy wrócili do kościoła, to nie? No sorry. Ale jest to trochę takie już... Albo sprawia wrażenie takiego ostatniego, wiesz, tchnienia. Oby. Niech westchnie, zdechnie i... Tutaj się z ojcem nie zgodzę. Uważam, że w pewnym sensie no, sam ojciec sobie na to zasłużył, sam się o to prosił. Skoro ojciec mówi, deklaruje publicznie, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi gościami, jak to ojciec powiedział, czyli z biskupami, no to niech się ojciec nie dziwi, że nie udzielają oni w swojej diecezji ojcu pozwolenia na to, żeby głosić. Biskup, który wpuszcza do swojej diecezji kapłana, wpuszcza go, żeby on publicznie w kościołach głosił, niejako pozwala mu głosić w swoim imieniu. Jest to pewien rodzaj jurysdykcji. A więc biskup pozwala takiemu kapłanowi przemawiać niejako w swoim imieniu. On jest tamto biskup, jest pasterzem swojej diecezji. Wszyscy kapłani nauczają w zależności od niego. I dlaczego biskup ma pozwolić nauczać w swoim imieniu komuś, kto publicznie deklaruje, że nie chce mieć z nim nic wspólnego? Moim zdaniem jest to uczciwe, sprawiedliwe zachowanie ze strony biskupów i nie spodziewałbym się niczego innego. Uważam natomiast, że oburzenie ojca jest zupełnie nieuzasadnione i oskarżenie biskupa w tym punkcie o niedojrzałość też uważam, że jest nieuzasadnione. Posłuchajmy kolejnego fragmentu wypowiedzi ojca Szóstaka. Może trochę, aby skorygować to, co było wcześniej, wydaje mi się, że ten fragment jest lepszy. W Kościele nie uczymy dojrzałości, nie uczymy rozmowy, nie uczymy dyskusji. Nie uczymy tego, żeby się spierać na różne tematy i to nie oznacza, że musimy się wykluczać. Kochani, tak, przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście słowo wykluczenia jest potrzebne.
Kiedy jakiś kapłan stanie i powie, Chrystus nie był Bogiem, kiedy powie w Najświętszym Sakramencie, nie ma żywego Boga, kiedy powie coś innego, co będzie przeczyło naszej wierze, tak, Kościół natychmiast ma obowiązek stanąć przed takim kimś i upomnieć i powiedzieć, słuchaj, głosisz nieprawdziwe rzeczy, nawróć się. Jeżeli się nie nawróci, dalej będzie je gadał. Kościół ma prawo powiedzieć, sorry, nie możesz mówić w naszym imieniu, jak najbardziej. Ale kochani, u nas takie rzeczy jak zakaz głoszenia, jak brak dyskusji stały się po prostu elementem, nie wiem jak to nazwać, dyscyplinowania tych, którzy myślą inaczej niż my. To nie ma nic wspólnego, kochani, z poszukiwaniem prawdy, nic wspólnego. Żeby jednocześnie trwać przy rzeczach najważniejszych, a jednocześnie pozwolić na to, że jesteśmy inni i różni. I że dla każdego jest miejsce w Kościele, a nie tylko dla jednakowo myślących. Bo inaczej będziemy wspólnotą niedojrzałych i niesamodzielnych ludzi, czyli zaprzeczeniem tego, jak Pan Bóg stworzył człowieka. Co do zasady zgadza się właśnie, że przede wszystkim nie można naruszyć praw wiary. Kościół ma pilnować tych praw wiary. Ojciec nie twierdzi, że należy dyskutować teraz o podstawowych prawdach wiary. Ja natomiast zwracam na to uwagę, że wielokrotnie w magisterium było potępione zdanie, że prawdy wiary można podzielić na pierwszorzędne i drugorzędne, że są takie bardziej istotne i mniej istotne. Czyli nie można powiedzieć, że pierwszorzędną prawdą wiary jest to, że Pan Jezus jest Bogiem, a drugorzędną jest to, że człowiek, który współżyje nie ze swoim małżonkiem, swoją małżonką, popełnia grzech ciężki. Nie. I jedno i drugie jest prawdą wiary, której podważyć nie można. Nie ma prawd wiary pierwszorzędnych i drugorzędnych. Wszystkie dogmaty katolickiej wiary są tak samo ważne, żadnego z nich naruszyć nie można, jeśli człowiek, którykolwiek z nich narusza, już neguje wiarę. Więc to chciałbym tutaj podkreślić w kontekście tego, co ojciec mówił wcześniej o papieżu Franciszku, a więc nie można zanegować żadnej prawdy wiary. Nic, co zostało zdefiniowane jako dogmat, nie może zostać podważone, a nie tylko te najbardziej podstawowe prawdy wiary, jakiekolwiek by to miały nie być. Odnosząc się do już ostatnich słów ojca Szostaka o tym, że mamy tutaj do czynienia z pewną niedojrzałością, jak już wspomniałem, moim zdaniem wynika to z tego zeświadczenia, z przyjęcia takiego światowego punktu widzenia, niepostrzegania, hierarchia, która nie postrzega samą siebie jako duszpasterzy przede wszystkim, a coraz bardziej wchodzi w rolę takiej świeckiej korporacji, zarządców świeckiej korporacji, no to ta pokusa może być wielka, żeby działać właśnie w ten sposób, żeby uciszać niewygodne głosy. I moim zdaniem szczególnie doświadczają właśnie tego ci, którzy krytykują Sobór Watykański II, który nie sformułował żadnego nowego dogmatu, który bynajmniej sam cały w sobie nie jest dogmatem, który jak najbardziej podlega dyskusji teologicznej zgodnie ze wszystkimi zasadami Kościoła. Natomiast każdy, kto tylko podda go chociażby najmniejszej krytyce, jak to papież Franciszek powiedział, każdy, kto chociażby interpretuje go po swojemu, już wyklucza się z Kościoła. Więc faktycznie hierarchia potrafi tak zadziałać, jest w dużej mierze zeświadczona, dlatego działa właśnie w ten sposób. Faktycznie jest to pewna patologia, jest to coś, co jest głęboko niebezpieczne, co jest głęboko niewłaściwe, co jak najbardziej należy naprawić. No ale problemów w Kościele ze współczesną hierarchią, ze współczesną teologią jest bardzo, bardzo wiele i jest to, powiedzmy, że jeden z przejawów tego zeświadczenia, o którym mówiłem już wcześniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.